Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z LEGO Super Złoczyńcy. Zaczynamy, pamiętajcie o kciuku w górę. Jimmy, zrób tyle zdjęć, ile tylko zdołasz. Wreszcie szansa na prawdziwy reportaż. Mieszkańcy Ziemi, przybyłem po wasz świat. Opór jest bezcelowy. Wasza klęska nieunikniona. Kto śmie się opierać? My! Ach, to będzie ciekawe. Hej, ci jakoś wcale nie wylatują poza orbitę. Wygląda, jakby Darkseid się hamował. Nie w twarz! Nie, jak to? Ja przegrałem? Czy on im się podłożył? Na to wygląda. Więc teraz oszuści są uwielbiani jak nigdy. Znaczy, mogą spokojnie szukać równania antyżycia, a my mamy związane ręce. Joker, potrzebujemy ciebie i reszty. No coś ty, gacku. Świat ma syndykat zbrodni za bohaterów. Wobec tego, skoro oni udają tych dobrych, nam przypadnie rola złych. Co wy na to? Okej, zostaw to mnie. Jeśli zdołam ich uciszyć choć na 5 minut, to spoko. Wiecie, ja myślę, że najlepiej założyć własny. Nie możemy poudawać bohaterów? Dajże spokój. Powinniśmy już poprosić Lexa. Tak jest 2 razy za dużo. Hej, mamy robotę. Reverse Flash, Grandi. Ciężko mi w to uwierzyć, ale Liga Sprawiedliwości chyba jest z nami. Możecie skoczyć do Sali Sprawiedliwości, żeby się spotkać z Jokerem i Harley? Hej, Ton, zajmiesz się tym słodziakiem? Zabiorę go na miejsce, jasne. Chodź, ty wielka ciapo. Badania nad znajdowaniem cennych rzeczy w nielogicznych miejscach nabierają tempa. No dobra, kontynuujemy nasze przygody. Musimy dostać się do sali chwały Ligi Sprawiedliwości. Dobrze, że mamy naszego Reverse Flasha, który no, porusza się bardzo, bardzo, bardzo szybko. Mam nadzieję, że no niestety chodzenie tą postacią jest bardzo trudne czasami, jak są takie przeszkody. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Kontynuujemy nasze przygody. No, wszystko zmierza ku końcowi. Ktoś z was, już nie pamiętam, jedna osoba chyba, Legozaur, powiedziała, że tych odcinków może być nawet 20, więc ja bym się bardzo cieszył, jeżeli rzeczywiście tak by było. To by było coś niesamowitego. No zobaczymy, czy tak będzie, kto wie. Tymczasem lecimy na tą podróż. No i też trafnie zauważyliście, że tam Harley znalazła taki dziwny przedmiot i mnie osobiście też wydaje się, czy to ten przedmiot szuka Darkseid. Ale zobaczymy. No, zobaczymy, co z tego będzie. Dla dobra ludzkości. Dobra, nieważne, policjanci, my mamy tutaj za zadanie dotrzeć tam. O, chyba jesteśmy już niedaleko. Czekajcie, w którą stronę mamy pędzić, bo tu. A niby że. Czekajcie, to jest tu niby do góry mamy. Ale ja chyba mogę postać zmienić i zmienimy sobie na Supermana. Potrzeba komuś pomocy? Po to no tu i tam jestem. Podlecimy tutaj do tej bazy. No właśnie. My musimy tutaj wydaje lecieć się, na górę. Go tam co kilka lat no to zaczynamy. Wygląd. Wydaje, co? Ach, dobra.
Aha, serio? Tak, dzięki. Clarku Kencie, gdzieś ty się podziewał? Na innej planecie? Tak się mówi, Clark. Wszystko ok? Jesteś chory? Czemu się przejmuję? Temu, że urządzasz sobie urlop, kiedy dookoła pełno podejrzanych niby bohaterów, a na niebie wisi obca planeta, na której mieszka drań, co chce podbić ziemię o temu! Superman mówił, żeby się spotkać gdzie? Ale czemu on? A, okej. Clark wrócił 5 minut temu, a już nam załatwił temat. Chodź! To był Clark? I gdzie on był? Mówił coś o wyspie z dinozaurami. Myślę, że nadal gorączkuje, albo filmów się naoglądał. Ruszamy! Od początku powinniśmy byli tutaj siedzieć. Kurczę, no nie? Jesteśmy blisko. Komisarz Gordon, dobrze pana słyszeć. Co się dzieje? Liga Sprawiedliwości. Oni wrócili i dokładnie tak jak mówiłeś, są teraz szli. Psst! Powiedz, że później. Już tam wysyłam swoją drużynę. Stój, złodzieju! Niech ktoś coś zrobi! Co on wyrabia? Okej, Flash, załatwmy to na szybko. Szef czeka na swoje równanie antyżycia. Cicho, Johnny! No, pójdziesz z własnej woli? Nie. Nie, raczej nie. Jestem złym kradziejem lodu! Ja zatrzymam tego łotra. Mogę dołączyć? Nie powinniście byli tutaj wracać. Tutaj jest miejsce tylko dla jednego Sprintera i jest nim ja. No, to gadaj im, Johnny! Haha, trzymaj się. Może nami trochę rzucać? Ten cały Johnny Quick nie rzuca słów na wiatr. Naprawdę nam dorównuje prędkością. Krótko się przekonamy. No dobrze, słuchajcie. Widzę, że tutaj się ścigamy. Tego jeszcze nie było. Nieźle. Mam nadzieję, że mi to ściganie dobrze pójdzie. Nie wiedziałem, że tutaj ci herosi to takie ślimaki. Na nich atomika! Z radością, Johnny! Oj, przepraszam! Rozpraszam cię, co? Dobra, zejdź ze mnie! Atomika! Pożałuję cię tego super ślamazarny przegrańcę! Wow, ale turbo dostaliśmy. O, może chcecie, żebym zwolnił? Ha, nigdy. No raczej nie zwolnisz. Jejku, ale tu szybko się to wszystko odbywa. Kiedyś się zatrzymasz! Oj, no tracimy punkty. Trzeba go złapać w końcu. Tu mamy podpowiedzi w ogóle. Jak się ścigać. Oj, 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 brakuje nam serduszek. Aj, 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 jest bardzo źle i przegramy raczej. Teraz już cię mam. Hej, zachowajmy rozsądek. Gdybym tak ci oddał starą fuchę. Na to już za późno. Gadaj, co kombinujecie. Ale ty jesteś dobry, nie skrzywdzisz mnie, prawda? Może tak. Może nie. Ty lepiej gadaj, Johnny. Taki wkurzony nigdy nie był. Nie, nic nie mów, Johnny! Gadaj. Jesteśmy tylko przestępcami na żołdzie Darkseida. Kazał nam coś znaleźć. Jakie? Coś. Pudełko matkę! Że co znowu? I powiedział, że jak je znajdziemy, dostaniemy ten świat! O ty pleciugo! Myślałem, że Darkseid szuka urównania antyżycia. Ono jest w tym pudełku! Ach, zamilcz już! Macie to nagrane? Każde słowo. O nie. Sorki, wybaczcie, Flash nie grał fair. Spanikowały. I tak oto materiał dowodowy demaskuje syndykat zbrodni. Syndykat zbrodni to źli ludzie! Buu! No cóż, miło było, ale się skończyło. Nie trzeba by stąd zniknąć? Łapóweczka, nie wchodzi w grę.
się wykluczyć z walki nie da. Tak, też nie mam zamiaru przegapić szansy na zemstę. No to może zamiast tak stać i marudzić się ruszymy. Musi być jakaś droga z powrotem. No dobrze, słuchajcie. Mimo wszystko zaczynamy tutaj walkę na całego. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam coś lepszego do roboty od rozmyślania nad tym tutaj. Dobra, sprawdźmy. Tutaj musimy coś wykopać z tego, co widzę. Ciekawe, co to będzie. Ach, sytuacja wprost stworzona dla moich kocich zdolności. Dobra, ułożymy ten panel. Bardzo, bardzo się nie mogłem doczekać tego... tutaj spotkania z LEGO Przygodą. Dzisiaj będzie, mam nadzieję, że uda nam mi się nagrać trzy nawet odcinki. Także mały i maratonik. Kolejne to takie, a? Zajmę się nim. Bez strachu. Czekajcie, gdzie jest tu pani Atomika? Co my, kogo my tu potrzebujemy? Tego pana? Aha, od lustra, prawda? Powinniśmy teraz tu przejść. Tak myślę. Aha, ten pan. Okej. Okay. Może wezmę podpowiedź, żebyśmy wiedzieli dokładnie, co zrobić. Aha, krótko mam nacisnąć. Ale kliknąłem krótko. Chyba, że chodzi o to. O, właśnie. Tutaj musimy wziąć panią od atomu. Okej, okay, portal otwarty. No i musimy zhakować ten panel cały. Oby nam się udało. Trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że się uda. Ja się zastanawiam, czy tę panią może porazić prąd. Przecież ona sama ma moce prądu, to obstawiam, że nie. Prawda? Ale zhakowaliśmy panel. No to ładnie, jak ja nie lubię tego typu zagadek, słuchajcie. Ale chyba mi się uda to ułożyć w miarę szybko. Nawet się udało, zobaczcie. No i przynajmniej myślę, że otworzymy. Proszę, sobie. To coś no zrobiło. Właśnie. Kolejną część. Rycerz chyba potrzebuje wsparcia przeciwko sobie, mu kuzynowi. Solomon Grandi wie, co robić. O, czyżby Grandi? Chętnie to zobaczę. Czyżby oni nie wierzyli w naszego Grandiego? Chodź, Grandi, bo tu mamy zadanie dla ciebie. Teraz musimy wycelować. To musimy ułożyć, jak widać. Tam się widzę. I w górę! Batmanki biją. Gdzie jest Grandi? Chodź. Chodź, Grandi, bo tu coś dla ciebie. Uwaga. Yeah.
Patrzcie, jaka gra komputerowa, tam się super menu biją. Ale my tu musimy szybciutko ułożyć ten panel. Gdzie jest pani Atomika? Czy ja może źle nazywam ją, prawda? To nie jest Atomika. Dobra. I cyk. I co my tu mamy zrobić? Uwaga. Czekajcie, bo... Zobaczcie, no coś tu nie trybi. Czy to było coś dla tego pana? A, co ja mówię, przecież po tym mamy się wspinać. No właśnie. Dobra, zniszczymy to. Teraz układamy od razu. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Oj, oj, oj. No, pomagamy cały czas, jakby nie było, prawda? Cóż, jest Superman. Superman, okej. Okay. Miewałem lepsze dni. Ha! Nie będziesz się już musiał przejmować żadnymi gorszymi, kiedy z tobą skończę, panie Stalowy. I dobrymi też, w sumie nie bardzo. Oh, Ultraman Draniu, nigdy nie wygrasz. Tak, tak sobie myśl. Już niedługo przywitasz się ze zgubą, Supermanie. Jak to dobrze znowu być złym! Oj tam, zaraz przegrasz i tyle z tego będzie. Chodź tutaj, do mnie. Za chwilę tego pożałujesz. No chyba nie. Czeka was klęska z ręki syndykatu zbrodni. No chyba nie, kolego. Więcej robotów. Jeśli będzie trzeba, syndykat zbrodni przejmie ten świat siłą. Nie ma szans, syndykacie. Dobrze, niewiele mu brakuje. Dosyć! Skończyła się moja cierpliwość! Oj tam, co ty gadasz? Patrzcie! Tam na niebie! Ha! Kłamałem! O, ty zamroził. Nie rozumiem, jak to możliwe! No jak? No słabszy jesteś. Idźcie zabrać bieżnię z laboratoriów. Mhm. Potrzeba więcej mocy. Odeślij ich do domu. Nie! Zaraz! Nic nie rozumiecie! I tylko trzy kanały z telezakupami! Tam nie mam Wi-Fi! To koniec? O! Nareszcie! Hej! Udało się! Pudełeczko? Ej! Świeżyna! Co ty? Chyba nie sądzicie, że to tego szukał syndykat zbrodni? Pudełka matki, jak to Johnny wspominał? Wydawało mi się, że dbali na jakieś rozdanie mat do szycia. Równanie antyżycia. Jeśli to było pudełko matka, to świeżyna chyba wchłonęła całą jego moc. I co to dla nas znaczy? Znaczy, że teraz my mamy tę moc.
No i słuchajcie, fabuła się tutaj już powoli wyjaśnia, czyli to, tak jak wspomniałem na wstępie, to pudełko było, chyba we wnętrzu tego pudełka było to równanie antyżycia. Bardzo ładnie, no i wchłonęliśmy je, no co z tego wyniknie, ja tego nie wiem. Zapraszam was na kolejne odcinki i do zobaczyska, trzymajcie się.